Cześć! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, a to jest GTA 5. I jak widać, gra od razu zaczyna się ostro. Od razu akcja. 9 lat temu wydarzyło się to, co macie okazję zaobserwować teraz. Napad na bank. Miejmy nadzieję, że udany. Hurry! Em, get these assholes in the closet! What's he doing? He's gonna kill us in here! You! Leave us alone! We need to do shit to you! In the back! Come on! Ruszaj się, koleżko. All set! Phone it in! I'm making the call! Detonacja. O tak, dzień dobry. Alright, we can do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Nie chcieliśmy strzelać? Ale jakoś tak się złożyło. Powoli, spokojnie, do sejfu. Lekka zadyma? I solidna kupa forsy. To, co w GTA 5 zawsze było najlepsze, przynajmniej od trzeciej części gry, to opowiadana historia. Wyśmienita. W czwórce wręcz cudownie robiło się te zadania i słuchało się... O, żeż. Okej, można przełączyć się na inną postać. Mamy tu. Right thing. Be cool. It'll be quick. Problem. That's right, pal. Fuck! She didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. W ten sposób się to zatem odbywa. Okej. Okay. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourself. Dobra. Jest następne przejście. Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Niedobrze. Come on, guys! They answered the wrong call! Get in their faces! Aha, no ciśnij R2, by otworzyć ogólnie, to wiemy. Drop it, prick! Get out of the way or suffer the consequence! We keep going forward! Move! We're coming through! Schował się łajdak, ale tylko na chwilę. Dumb fucking cops! Okej, czysto. Who snitch? Dobra. Blame the pricks who called you out here! We bring it to them! Ten jeszcze żyje? What the fuck is this? You shouldn't have been a cop. Fuck these guys. Przeładuj. Don't be as dumb as you look. Załatwiony. Jeszcze jeden został? Tak, jest tutaj. Załatwiony. Oh,
down. Bring him. This is fucked, man. The thing is blown. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Let's go. Move. Come on. Oh, niewiele. This wasn't in the job description. Oh. Padnij. Przeładujmy to. Spróbujmy się przełączyć między postaciami. Fantastyczne. Let's go! Get to the car! Okej. Teraz już wiem, czemu sterowanie w GTA 4 na PC-cie było takie kiepskie. Tu wszystko jest oparte o auto-aiming. Załatwili tych typków. Kolejne samochody, panowie! Tych też załatwili, nieźle. Biegiem, biegiem! Cały oddział lokalnej policji poszedł w diabł. Ale nie będziemy się tym specjalnie przejmować, prawda? Bo nie o to chodzi w tej grze, żeby się przejmować oddziałem lokalnej policji. No dobrze, zdaje się, że nie miałem okazji się z wami przywitać. Odpowiedzą. A może miałem? Wszystko się zaczęło tak ostro. Z nami jedzie Trevor, o ile się dobrze orientuje. Trevor jest brutalny. Kierowcę mamy innego niż ten, którym będziemy mieli przyjemność. O właśnie. Okropieństwa. Come on, let's get to the chopper. We move quick, we can beat the train. Teraz zobaczymy, jak wyjdzie mi sterowanie. Sterowanie tym kontrolerem. Be cool. They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit. Roadblock. Go right. Beat the train, man. Jestem. GTA 5, GTA w ogóle. Kurczę pieczone. Dobra, straciliśmy kierowcę. Jest tylko Trevor. I jestem ja. No, przyjmijmy, że to jestem ja. A jeszcze mamy jednego gościa. Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. A co to ma być? O, do diabła. Someone must have fucking talked. Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Oh! I'm hit. Oh Jesus. We gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go. No. Motherfucker! I'm standing here! Finish me! Fucking die! All of you! Oh, tak. Kill me, you pricks! Die, you cock! Zadzimy to auto? O nie! Tego towarzystwa jest zdecydowanie za dużo. Zakładnika? Bierzemy zakładnika? Jakaś starowinka. Boże, stresy do końca życia będzie teraz miała jej wspomnienie. Uciekaj, Trevor, uciekaj! Chyba uciekł.
not always a good husband. Not always a good Michael? Citizen. He did not die a hero's death. Coś mi się zdaje. Our Lord was crucified with two. Że ta historia nie kończy się tutaj, ale to już wiemy. Wszelkie zapowiedzi gry trochę nam ją zaspoilowały. Widzę, że mam okazję przywitać się należycie, jeśli tego nie zrobiłem na początku, bo działo się zbyt dużo. Ja jestem Rock, a to jest GTA V. A? Jest i Mike? Chyba, że to ktoś inny. Oraz Mikey, o! Za dużo tu się dzieje. Zatem, żeby przywitaniom stało się zadość, robię ten film na YouTubie w postaci serii. Mam nadzieję, że długiej wiele zależy od Was. Krótko mówiąc, jak będziecie się przy tym dobrze bawić, to ja będę to z wielką radością robił. Wiem, że wiele osób czekało na tą grę. A cóż to znowu? He's a good kid. A good kid. Czekało w ramach live'a. Ale ja uznałem, że najlepszy sposób technicznie, by to pokazać, to będzie YouTube. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. Ale skupmy się na tym, co dzieje się tutaj, bo dzieje się najwyraźniej zabawnie. Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Przypomina wam się film z Robertem De Niro, w którym on grał gangstera, właśnie wizytującego psychologa. Bill Crystal grał, zdaje się, psychologa. Być może jest to pewne nawiązanie do tego filmu. Czemu by nie? Film był dosyć zabawny. No proszę, jak pięknie. I to by była świetna okazja, żeby się przywitać. Gdyby nie fakt, że próbowałem to robić już ze 2 albo 3 razy. Pierwsze uwagi, to jest pierwszy raz, kiedy gram w GTA na kontrolerze. Bawię się na PlayStation 3. I moje wrażenia, jak na razie, są bardzo pozytywne. Tu się dużo lepiej strzela niż na myszce. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ale głównie dlatego, że cała gra opiera się na auto-aimie. Praktycznie w ogóle nie muszę ruszać gałkami przy celowaniu. Ma to swoje plusy. Zwłaszcza w moim przypadku, czyli osoby, która kontrolerem totalnie się posługiwać nie umie. Jeżeli chodzi o GTA V, byłem mocno zafascynowany pomysłem zrobienia tego w tej postaci na konsolę tej generacji PlayStation 3 i Xbox 360. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. I to jest to. Dialogi, ja pierdzielę. This is the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit.
Sposób, w jaki ta historia jest opowiadana w GTA, jest wyśmienity, wyśmienity. Jeżeli chodzi o jakość dialogów, to jedynie Wiedźmin drugi się zbliżył do tego, co oferuje GTA. No, nie musicie się ze mną zgadzać, ale taka jest moja opinia. Weźmiemy czerwono-czarny. Z pozdrowieniami dla Roya. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. You gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, bro. Oh, it's like that? For sure, homie. No to jedziemy. Zobaczymy, czy prowadzenie pojazdu w tej grze będzie równie przyjemne jak strzelanie. Dobra, jeszcze muszę opanować sterowanie. Hamowanie to... No to czas. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Franklin potrafi spowalniać czas. Jak damn dog, how much we getting for these repos? I'm gonna be more reluctant motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's an endless supply in this fucked up ass country. Oh, shit. No, to będzie niezła zabawa. Coś mi mówi, że to będzie... Let's show these movie people how we roll. Coś mi mówi, że tu sobie nieźle pojeździmy. Oczywiście to wszystko kwestia prawy. Oh, shit. Przyjechałem jakiegoś aktora. Mam nadzieję, że statystę, no. Nie chciałbym, żeby się okazało, że nagle jakiegoś ważnego filmu nie zrealizują. Dobra, odkryliśmy ręczny. To możemy dać czadu. Chociaż mój kierowca prowadzący nie jest jakiś specjalnie szybki. Ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Cieszmy się jazdą. Oh shit! Keep up, homie! Please, wow. Strasznie zarzuciło przy tym wyskoku. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You big everywhere except where it counts. Fool, knock it off. Let Tanisha decide that. She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Whoa. Right, homie. Holender. Długa jazda. What? I hear you. Prawie zabiłem rowerzystę. Tego bym sobie nie wybaczył. Be careful! Idziemy tędy, tak? Przez garażę. You dumb motherfucker, that's the Union Depository! Czy mam jakiś konkretny cel? Tu jest jakaś notka na temat tego, jak należy jeździć, by rozwijać swoje umiejętności. To wszystko będę musiał na spokojnie przejrzeć. What you going slow the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let some flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. Oh shit, the one time. You fool, we got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. No to uciekamy przed policją. Będzie można sobie trochę swobodnie pojeździć, nie za jakimś tam kolesiem.
Hamowanie w trybie. W trybie spowolnienia czasu. Po prostu jedziemy autostradą, jak najszybciej się da. To wyjechałem na autostradę i to jest błąd, ale... No i niespokojnie. Trzeba omijać autostradę jednak, bo oni z przodu stają. Cwaniaki cholerne. I utrudniają życie. Pojedziemy sobie tędy. A cholera. Znowu nie wpaść na jakąś drogę, która nie ma. Będziemy chyba spokojnie poza zasięgiem tego radaru. Bliżej miasta. Tam niewiele brakowało, a wjechałbym w taki fragment, który nie ma. Tam jest też policja na górze. I przede mną, cholera. Mamy perspektywę taką, że jedziemy tutaj. A nie, uciekł, dobra. Okej. Zwieźmy policji, co poczytuję sobie za niezły sukces, zważywszy na to, że dopiero uczę się sterować tym cudnym cudem. I muszę przyznać, że jest, kurczę, zadowalająco. Jeżeli chodzi o sterowanie w GTA 5, to cofam wszystko, co powiedziałem do tej pory na temat kontrolera. Jeżeli ja potrafię to zrobić w miarę dobrze, no to jest, to musi to być proste. Zaraz rozwalę samochód, bo jak to się mówi. Jest, no to jest taksówka, myślałem, że może policja jakaś taka z dziwnymi kolorami. No dobrze, słuchajcie, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, to będę powoli kończył, muszę to sobie na spokojnie obrobić, zobaczyć jak wygląda i zdążyć jeszcze dzisiaj na YouTube'a, bo ja przed chwilą tą grę dostałem. Więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Następny odcinek jutro. Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale ustalimy sobie stałe pory, w których GTA 5 będzie się ukazywać, bo czuję, że będę się z tą grą bawił przez dłuższy czas. To może być bardzo przyjemne. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa! And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Well, it's just another